Pora na kolejny występ. Zapraszam na scenę Patrycję Greczyło. Szansa, szansa, szansa. Szansa na sukces. Dzień dobry, Patrycjo. Dzień dobry. Pochodzisz z przepięknej miejscowości, która nazywa się Trzciel, dobrze mówię? Dokładnie, tak. Tam wokół są jeziora. Jeziora, pełno jezior, wspaniałe lasy, jest wszystko, czego człowiek potrzebuje do szczęścia. Czyli piękne, zielonogórskie ziemie. Dokładnie. Mieszkasz? Mieszkam trochę w Zielonej Górze, trochę właśnie w Trzcielu, małej miejscowości. Trochę dzielę ten tydzień tak, żeby spędzać w tych dwóch miastach ten czas porówno. Do obydwu tych miast mam duży sentyment. Także też mam pracę zdalną, więc jestem na tyle elastyczna, że mogę w tych dwóch miejscach przebywać dosyć często, tak. Nie tylko pracujesz zawodowo, ale też masz dodatkowe zajęcie wraz ze swoim zespołem. Występujesz na uroczystościach ślubnych, weselnych. Dokładnie, razem z moim zespołem Modestia, który oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam. Występujemy na ślubach już bardzo, bardzo długi czas. Myślę, że jakieś 13 lat, tak mi się wydaje, więc kawał czasu. Czy potem na weselu też śpiewacie? Nie, na weselach nie. To są tylko ślubne? Dokładnie, tylko ceremonie ślubne. Przyjechałaś sama czy z kimś? Przyjechałam z moją przyjaciółką Dominiką. Dominiko? O, Dominika już trzyma kciuki. Kogo jeszcze chciałabyś pozdrowić? No, chciałabym pozdrowić przede wszystkim moją rodzinę, babcię i mamę, wszystkich moich przyjaciół z całego świata, gdziekolwiek teraz są. Jeżeli mnie oglądają i mnie wspierają, to jak najbardziej ich pozdrawiam. Pozdrawiamy gorąco. Pora na losowanie. No idę. To numer jeden. Już nie ma dzikich plaż, a szkoda. Wspaniale, bardzo się cieszę. To wielki przebój. Ryszard Szeremeta go skomponował, Krzysztof Logan Tomaszewski napisał słowa i oni przynieśli tę piosenkę pani Irenie, takie demo. Pani Irena posłuchała i... Tak, któregoś dnia zapowiedzieli się, że przyjdą i pokażą mi piosenkę. I przyszli, pokazali. Ja pomyślałam sobie, przepiękna, cudowna, taka trochę, tak właśnie jak ja mówię, taka ciut inna niż to, jak ja tak zawsze mówię, te frazy takie długie śpiewałam, ale taka, ja wiedziałam, że to będzie przebój. Przypomnijmy sobie, jak pani Irena śpiewała tę piosenkę. To ja przypomnę, kiedy to było, bo doskonale pamiętam ten występ. Sopot 2002. Tak. Sopot 2002. Dzisiaj jest to niemożliwe. To było ponad 8 milionów widzów. Wtedy oglądało pani występ w Sopocie. Nagroda Bursztynowy Słowik. No i świetna orkiestra Zygmunta Kukli. Tam fantastyczni muzycy grali i grają do tej pory. Patrycjo, jeszcze jedno pytanie. Czy taśma profesjonalna, czy z linią melodyczną? Taśma profesjonalna. Już nie ma dzikich plaż. Patrycja Greczyło. Taśma profesjonalna. Zapraszam. Zbierałam bursztyny, gdy z psem
Pora na kolejny występ. Przed nami Krzysztof Moczarski.